Słoneczna Hiszpania rzekomo. 2 dni jak tu jestem, to leje. No dobra, nie 2 dni, no. Ale leje, kurwa. Zimno, wieje. Alkohole tego świata, chodźcie do mnie. Ja ugoszczę was w lodówce bardzo skromnie. Uzupełnimy manę. Będziemy czarować. Hokus pokus, czary mary. Tak, wypierdalaj po browarie. Ha, ha! Poczarowaliśmy trochę i od razu trzeci pas się otworzył, patrzcie. Ale góreczka. Pokaż Volvo mięśnie. Hej, idzie. Powiedzcie mi, co kieruje tymi ludźmi, żeby w skurwysyńskim korku do bramek, przed samą bramką, zmieniać pas? No zaoszczędzisz, kurwa, 10 sekund. Moje wczorajsze czyszczenie klawiatury skończyło się w ten sposób. No i po laptopie. No nic, trzeba się poruszać piechotą, bo Google zabrał komornik. Już po pierwszej racie kredytu się wysypałem, no. Trudno, raz się żyje. Co pojeździłem, to moje. Także dzień dobry wszystkim w ten niedzielny poranek. Mam nadzieję, że państwo śpią i wypoczywają, a nie w pracy. Bo w pracy to tylko oszuści i złodzieje w niedzielę są. Dlatego ja jadę na załadunek. Jakie jajca, czeskie radio w Mysłowicach mi złapało. Ja, do pici, mydli, mydli. Ludzie, no proszę was, na jaki załadunek w niedzielę? Jaka firma w niedzielę pracuje? Sklepy pozamykane, a firmy wypracowały. Ja po prostu lubię sobie w niedzielę pojeździć tirem. Tago, bez powodu. Walentynka kupiona. A wy co, kwiatuszki? Kochanie, walentynka dla ciebie. Nie dla psa, kurwa. Ile my tam jedziemy? 30? W autostradzie niemieckiej? No bo mega mózgi, wpierdolili zakaz, kurwa, i teraz się wleczymy. O, dawaj za nim. Kraj Niemcy, przyczepa Mołdawia, samochód Bułgaria, kierowca Ukraina, towar Kolumbia. Wy kurwy szczury jedne, to po chuj mnie wyprzedzaliście we dwójkę przed chwilą. Będziecie do Lidla chcieli jechać w weekend, kurwa, z jakimś prawdziwym kierowcą, to wam faka pokażę. Tfu, kurwa, nietoperze. No wkurwiojo mnie chłopaki specjalnie. Chcą mnie z równowagi wyprowadzić. Co, wieje, wieje troszeczkę i już powoli jedziemy, nie? Już się boi. Mamy tradycję całować po rączkach policję. Zawsze i wszędzie policja jedwabne wykończenie kierownicy Volvo jest uhonorowaniem modelu numer 1000, który zjechał z taśmy produkcyjnej. A mowa tu o modelu FH13, powiem, był to najbardziej udany model Volvo.
Model ten posiada aerodynamiczne lusterka, posiada pełną regulację jasności zegarów. Do tego możemy jebać! Politechnika jest dobrą uczelnią polską wyższą.